nikogo nie muszę przekonywać, że bez edukacji, bez nauczycieli cały świat by stanął. Dlatego to jest zawód wyjątkowo, od którego się wymaga bardzo wiele i dlatego wielki szacunek dla wszystkich nauczycieli. No i życzę, żeby optymizmu i wiary w lepsze jutro, że będzie dobrze i będzie lepiej. Zawód, który wymaga serca i ja pracuję w takiej cichości tak naprawdę, więc jestem zdumiona i przeszczęśliwa, że w tej cichości zostałam odnaleziona i nagrodzona. Jestem wdzięczna niesamowicie za tą nagrodę i tak to prawda, pracujemy sercem, a szczególnie ja pracuję z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, więc tutaj jest naprawdę potrzeba dużo serca, dużo wyrozumiałości, dużo czułości i dawania poczucia bezpieczeństwa. Tym bardziej dla mnie ważna ta wygrana jest dlatego, że to jest od uczniów. Od uczniów to ludzi cenię najbardziej i tym bardziej ta wygrana mnie cieszy. Jestem bardzo szczęśliwa, że uzyskałam tą statuetkę, aczkolwiek tak naprawdę to jest praca zespołowa całej naszej drużyny, zresztą to widać, że to jest drużyna. Drużyna jako zespół nauczycieli, ale i cała szkoła, bo na dobrą sprawę ja tych rzeczy nie robię dla siebie, tylko robię dla moich uczniów i z moimi uczniami. Większość pomysłów to są te rzeczy, które od nich wypływają i to jest chyba w tym najfajniejsze, że możemy razem robić coś fajnego.